Afternoon. What a Witam joy Was. it is to join with you in this medium. Jest to wielką radością, Certainly, że mogę się z Wami God has połączyć. given man wisdom, Bóg dał człowiekowi whereby we mądrość, can connect że możemy się together połączyć razem w taki sposób. in such a way. I bring the love and greetings from the saints Przekazuję in Wam Saudi serdeczne Arabia. pozdrowienia od świętych ze Certainly, Słonecznych we have been Karaibów. praying in light of Wiele this się present modlimy o tą situation sytuację, w jakiej się teraz znajdujemy. Mamy też dzisiejszego popołudnia spotkanie modlitewne przez Skype'a. Z pewnością zaopatrzenie od Pana pozostaje takie same. Stawiamy czoła tej sytuacji razem. Wiemy, że On nas nigdy nie porzuci ani nie opuści. Patrząc na Pana, możemy odważnie powiedzieć: Pan jest naszym pomocnikiem. Chcielibyśmy rozpocząć modlitwą. Błogosławiony Ojcze i Boże, dziękujemy Ci za Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za dostęp, jaki mamy przed Twoje oblicze. Błogosławimy Cię za to, że dałeś nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, wielką łaskę i drogocenne obietnice. Ty chciałeś, abyśmy się modlili, a Ty odpowiesz i pokażesz nam łaskę i wielkie rzeczy. Dziękujemy Ci za człowieka chwały. Dziękujemy Ci, że dałeś nam swoje słowo, które prowadzi nas przez czasy takie jak teraz. Dałeś nam wielkiego arcykapłana, który współczuje nam w naszych słabościach, doświadczonego we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Dałeś nam tron łaski, gdzie możemy dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w trudnych czasach. Ojcze, podnosimy nasze głosy do Ciebie i zwracamy nasz wzrok do nieba. Przyznajemy, że to Ty byłeś naszą pomocą w poprzednich latach i z pewnością naszą nadzieją na lata, które przyjdą. Dziękujemy Ci, że możemy zrzucać nasze troski na Ciebie, bo troszczysz się o nas. Więc prosimy o każdy kraj. Prosimy o wszystkich świętych, którzy mają duszę wiary. Zrzucamy to na Ciebie. Prosimy, byś nas prowadził, o łaskawy Zbawicielu. Jesteśmy obcymi i pielgrzymami na tym świecie, ponieważ ten świat nie jest naszym domem. I czekamy, błogosławiony Ojcze i Boże, na to zawołanie, kiedy sam Pan stąpi z nieba na dźwięk trąby Bożej i na głos Archanioła. Wtedy opuścimy tę scenę, scenę łez i smutku. I będziemy już na zawsze z tym, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Pochylamy się teraz, aby otworzyć Pismo. Modlimy się, żebyśmy czytali tę księgę wprost i abyś dał każdemu zrozumienie. Modlimy się, aby owce mogły być nakarmione, baranki mogły być nakarmione. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Prosimy Cię o to wszystko w drogocennym imieniu naszego Zbawiciela. Amen. Jeszcze raz chcielibyśmy otworzyć Pisma. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 27. Będziemy czytać z Dziejów Apostolskich 27 od wersetu 20. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł:
Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz, i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Chciałbym podzielić się słowem zachęty. To zdarzenie z 27 rozdziału Dziejów Apostolskich przedstawia nam podróż Pawła do Rzymu. W pierwszym wersecie znajdujemy, czytamy my. To wskazuje nam, że Łukasz, pisarz tej księgi, umiłowany lekarz wraz z Arystarchem w wierszu drugim, są razem z Pawłem w tej podróży. Spójrzmy na to w sposób zbiorowy. Ta podróż, którą Łukasz nam tu przedstawia, jest lekcją samą w sobie. Ktoś pięknie zastosował tę podróż do historii Kościoła. Ale moim pragnieniem jest, by skupić się na przekonywaniu, jakie apostoł Paweł daje tym, którzy byli na tym statku. Patrzymy na język. Widzimy postęp. W wierszu czwartym, jeśli macie swoje Biblię, czytamy, że wiatry były przeciwne. Potem w wierszu siódmym, że były trudności. Czytamy, że wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Widzimy Pawła, który ich upomina w dziewiątym wierszu. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Więc to mówi nam, że kapitan i właściciel statku odrzucili radę Pawła. Możliwe, że kapitan mówił: Słuchaj, pływałem tym statkiem przez wiele lat. Ty przyszedłeś tylko jako pasażer. Okej. A właściciel: Jak myślisz, do kogo należy ten statek? On jest mój i ja tu podejmuję ostateczną decyzję. Zaczyna się i kończy na mnie. Ale widzimy, że Paweł miał jeszcze innego kapitana. Kapitana swojego zbawienia. Hebrajczyków, rozdział 2, mówi nam, że On może przeprowadzić nas przez każdą formę ludzkiego cierpienia, ponieważ On poszedł przed nami, a my możemy podążać za zwycięskim Zbawicielem.
ten przywódca, który nas prowadzi, odrzuciwszy radę Pawła, większość powiedziała: płyńmy dalej. Na początku powiał miły, spokojny wiatr. Niedługo potem czytamy już o potężnym wietrze, o huraganie. I starali się ze wszystkich sił. Starali się zapanować nad wszystkim. Ale było coraz gorzej. Wiecie, przeżyłem huragan. Przeżyłem 6 huraganów. Kiedy one nadchodzą, zamykasz wszystko, co możliwe. Zasłaniasz okna i modlisz się do Boga, abyś przeżył. Straciłem swój dach podczas huraganu George. Został zerwany całkowicie. Część mojego domu. To jest przerażające. Nie ma gdzie biec. Nie ma gdzie iść. Tylko czekasz skulony i ufasz Twojemu Panu, dopóki to nie przejdzie. Ale jedną z rzeczy, jakie zaobserwowałem w huraganie, to, że pierwsze, które się porusza, to rzeczy wysokie, takie jak czubki drzew, jak dachy, jak wysokie znaki. Przyszedłem przed Pana i pytałem się: wiem, że w tym jest jakaś lekcja. Co chcesz nam powiedzieć? Czego próbujesz nas nauczyć? Co nam chcesz przekazać? To jest bardzo pouczające. W czasach próby, w czasach doświadczeń, pierwszą rzeczą, jaką chcemy zauważyć, jest spojrzenie z niebiańskiej perspektywy na te wydarzenia. Nie było słońca. Nie było żadnej gwiazdy. Potrzebowali ich do nawigacji. Ale jako chrześcijanie, my również potrzebujemy tej nawigacji. Musimy rozpoznać, że kiedy próby, takie jak koronawirus, atakują nas na całej ziemi, wielu szuka odpowiedzi i zwracają się do ludzi, zwracają się do systemów. Lecz nie ma gwiazd. Nie było słońca. Gdzie iść? Apostoł Paweł wiedział dokładnie, gdzie leży jego pewność. I co jest piękne, to to, że pomimo tego, jak świat widzi rzeczy, my chcemy mieć to na uwadze, że my możemy widzieć te rzeczy, które są poza słońcem. On mówi nam w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, rozdział 3 i werset 18, że kiedy oglądamy chwałę Chrystusa, kiedy zajmujemy się Nim, kiedy wpatrujemy się w Niego, chwała Pana, wszystko, co On ma, czytamy, że będziemy przemienieni z chwały w chwałę, żebyśmy mogli cieszyć się tym wspaniałym, błogosławionym pokojem, który dał mu Bóg. Ale także w drugim liście do Koryntian 4, 3 i 4 mówi: bo jeśli Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jest człowiek w chwale. A następnie w rozdziale szóstym, w rozdziale czwartym i wierszu szóstym. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światło i zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Cóż za błogosławieństwo! Czy moglibyśmy zapomnieć, pośród wszystkiego, przez co przechodzimy, że On tam jest?
Ten, który stoczył walkę sam, ten, który zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolił nas z niewoli, na którą byliśmy skazani przez całe nasze życie, żeglujemy razem z Pawłem, zbiorowo. I nadszedł moment wezwania Pawła, który jest teraz przed nami. Przeczytam to z wersji King James, ponieważ na Karaibach lubimy oba, nowe tłumaczenie i King James. W wersji King James, rozdział 27, Dzieje Apostolskie 27, mówi w wierszu 22, wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Dziękujemy Bogu za Jego słowo. Trzy rzeczy, które apostoł Paweł przekazał tym osobom. Wstał. Widzicie, kiedy odstępstwo od Bożych rzeczy jest rozpoznane, apostoł Paweł przechodzi do rzeczy i wstaje. Potrzebujemy pouczeń apostoła. I mówi im, powiedział, posłuchajcie, on stanął przy mnie. W Księdze Jozłego, rozdział 5, kiedy Jozue spojrzał na człowieka, który stał z wyciągniętym mieczem, Jozue zapytał, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Oni stali. On stał. Tutaj Paweł wstaje. Z autorytetem. I mówi teraz jasno do tych mężów, kto jest prawdziwym kapitanem. Kto tak naprawdę posiada ten statek? Kto dyktuje warunki, można by powiedzieć. Mówi im jasno. Wzywam was. Bóg, do którego należę. Co za zdanie. To przywodzi mi na myśl panowanie, do którego należę. Wiecie, w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział 2, werset 36, Piotr powiedział w dniu Pięćdziesiątnicy, ten sam Jezus, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem. Piotr w Dziejach Apostolskich 10 powiedział do Korneliusza, Bóg uczynił go Panem wszystkich. W liście do Rzymian, rozdział 14, czytamy, że On jest Panem żywych i umarłych. On jest Panem. Wszelka chwała, wszelka władza i moc jest Mu dana w niebie i na ziemi. Panowanie Chrystusa. Kto ma władzę? Kto wszystkim kieruje? To nasz drogocenny Pan Jezus Chrystus. Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Tak, On jest Królem Królów i Panem Panów. Ma żądania, prawa i autorytet nad nami. On jest Panem wszystkich. Ale czy jest On Panem Twojego życia? Czy znasz Pana? Czy poddałeś się Jemu? Czy zaakceptowałeś Chrystusa jako Twojego Pana i osobistego Zbawiciela? Człowiek niezbawiony nie jest tego świadom, że on także należy do Pana, ale postępuje tak, jakby nie miał zdać sprawy w dniu, który nadchodzi. Co do wierzącego, to będzie poddana przeglądowi jego praca, pierwszy list do Koryntian 3, jego motyw, pierwszy Koryntian 4, jego zachowanie, drugi Koryntian 5. Mówi, dla nas Chrystus jest Panem. Czy jest On Panem mojego życia? I apostoł Paweł mówi wszystkim na tym statku. Słuchajcie, Jezus jest moim Panem. Czy jestem? Należę do Niego. Zostałem kupiony za cenę. W rzeczywistości muszę uwielbiać Go w moim ciele, które należy do Niego. O, wspaniała prawda odkupienia. Po drugie mówi, komu służę? Przeczytajcie 2 Koryntian 11 i zobaczycie, jak apostoł Paweł służył. Nie z trudzeniem. Dał swoje życie na służbę Chrystusowi. Także kiedy patrzy wstecz na swoje życie w 2 Tymoteusza, rozdział 4, mówi, jestem gotów, by być złożonym w ofierze. Czas mojego odejścia nadszedł. I mówi, dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. I mówi, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Widzicie, my czekamy na pochwycenie, umiłowani święci. Zegar proroctwa się zatrzymał. I następnym wielkim wydarzeniem jest przyjście Pana. I ja mówię, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Sam Pan stąpi z nieba na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej. I powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Pana. Mówi, pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Święci, my nie oczekujemy na grabarza. My spodziewamy się Tego, który wzbudza umarłych. Oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, czujemy ciężar obecnego stanu. Ale dziękuję Bogu. Nazywam to rodzinnym wirusem. Bo każdy musi teraz być w domu ze swoją rodziną. Ja jestem zamknięty w domu razem z moją żoną. Dzięki Bogu. Nie ma gdzie się udać. Ale mówię Wam, co za błogosławieństwo. Niech Bóg nam pomoże, by uświadomić sobie, do kogo należymy. Komu służę. I potem mówi, wierzę Bogu. Wierzę Bogu. W 2 liście do Tymoteusza, 1 rozdział i werset 12, apostoł Paweł powiedział, wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Mieć taką pewność, ja wiem. Nawet Jan powiedział, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Żebyście wiedzieli, że jesteście zbawieni. I żebyście wiedzieli, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Co za błogosławieństwo. Święci, będę pocieszony, będę zachęcony. Potem powiedział w Dziejach Apostolskich 27, powiedział im,
Chociaż słuchajcie, wiersz 25. Satan verse 25, wherefore, sirs, be of good cheer. Mówi w wierszu 25, przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. W wierszu 24, nie bójcie się. Nie bójcie się. Pewien brat lata temu powiedział mi, że w piśmie jest 365 razy nie bój się, po jednym razie na każdy dzień roku. Każdy dzień. Bądźcie tacy, żeby to miało znaczenie. Wiersz 24. Nie bój się, Pawle. Przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Być przeprowadzonym przed cesarza. Być przeprowadzonym przed cesarza. Sposób, w jaki Bóg działa, jest właściwie napisany. O wszystkie głębokości mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Drogi Boże, by nawet mówić do cesarza, powiadomi cesarza, tam jest. Ja służę Panu Panów i Królowi Królów. On jest moim Panem, którego panowania wszyscy doświadczamy. Autorytetem i królem, który rządzi nad nimi wszystkimi. Bądźcie dobrej myśli. Bóg jest z nami. On stał przy mnie tej nocy. I Bóg zamierza stać przy nas w każdej sytuacji, w której się znajdziemy. Kończąc, chciałbym otworzyć na krótko Księgę Objawienia, by popatrzeć na osobę. To jest ten aspekt indywidualny. Widzieliśmy aspekt zbiorowy w odniesieniu do Pawła i jego towarzyszy, którzy żeglowali z nim. Teraz mamy przed sobą Jana. Jana na wyspie Patmos. Gdybyśmy użyli współczesnej terminologii, jest na kwarantannie, jest zamknięty. Ale spójrzmy na jego nastawienie. Wiersz 9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, które są w Azji. Do Efezu, do Smyrny i do Pergamonu, i do Tatyry, do Sardes, do Filadelfii, do Laodycei. Sam Pan przedstawił się temu bratu, który był na kwarantannie, jako Alfa i Omega, jako pierwszy i ostatni. Słowo Boże. Wiecie, nie możecie, nawet ta sytuacja nie może poddać kwarantannie Słowa Bożego. On jest wszędzie. On jest żywym Słowem. Mamy spisane Słowo i teraz dzielimy się pisanym Słowem. Słowo pozostaje. Bóg powiększa to Słowo ponad swoje imię. Jego Słowo jest żywe, jest życiem, jest potężne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, oddziela duszę i ducha, stawy i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Wiecie co? Jeremiasz powiedział, ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje Słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. O, Słowo Boże! Słowo Boże! Ono jest drogocenne, jest chlebem Bożym, jest Słowem od samego Boga, które mamy i które właśnie trzymam w ręce. Uświadomcie to sobie. To było przedstawione Janowi. Ale również ta osoba. On jest pierwszy i ostatni. On jest odwiecznym Synem. Jest ciągłą radością Ojca. Jest wcielonym Słowem. Wcielonym Słowem, które przebywało między nami. I On przedstawił to Janowi i powiedział: słuchaj, jesteś wygnany. Możesz się cieszyć mną,
Wejdźmy w bardziej intymną relację. Możesz być bliżej mnie. Możesz chodzić z Panem. Ciesz się tym czasem, ponieważ wyobraźcie sobie, Jan dał nam Księgę Objawienia. Wróg zamierzał zło. Bóg mówi, okej, umieść go na wyspie, ucisz go. I z tej wyspy Patmos mamy Księgę Objawienia. Janowi pozwolono dać nam historię Kościoła. I kiedy dochodzi do końca listu do Laodycei i obrazu ruiny, Jan, czytamy w tym samym objawieniu, rozdział 4 i wiersz 1. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Nie było żadnej gwiazdy. Nie było słońca. Przez wiele dni, a jednak Paweł w duchu był ponad. Ponad tymi rzeczami. On widział zamiary Boże. On cieszył się niebiańskim spojrzeniem na wydarzenia. Tutaj Jan jest postawiony, by zobaczyć rzeczy z niebiańskiej perspektywy. I kiedy był tak postawiony, jakie objawienie otrzymał? Wstańcie! Wstąpmy, święci. To jest wspaniały dzień. To jest dzień, w którym Bóg mówi teraz. Już nie jesteś zajęty swoją pracą. Już nie biegasz w tym i z powrotem. Teraz masz swój Patmos, by wstąpić i zobaczyć ruiny. Tak, ale wstąp wyżej i zobacz rzeczy z mojej perspektywy. W wierszu drugim mówi i zaraz opadłem w zachwycenie. Oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. Posłuchajcie. Bóg wciąż ma władzę. On wciąż rządzi. Zobaczył tron, ale na tym tronie ktoś usiadł. Wiecie, co błogosławi moje serce? Co mnie zachęca? Że w tym wszystkim Bóg ma swoją drogę, a my tylko będziemy mogli zrozumieć to po tym, jak On będzie działał, nie wcześniej. Bądźmy zachęceni. Wiemy, do kogo należymy. Wiemy, komu służymy. I możemy widzieć, wierzymy Bogu. Zakończę. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Marka przechodził przez kraj Gerazyńczyków, spotkał tam człowieka opętanego. Kiedy Jezus odszedł od niego, kiedy Jezus wziął go w rękę, on był już ubrany. Przy zdrowych zmysłach. Potem Pan mówi, idź do domu i opowiedz, jakie to wielkie rzeczy Bóg uczynił dla ciebie. Ale potem przychodzi Jair i powiedział Panu, Panie, moja córka umiera, proszę, przyjdź, a ona będzie żyła. Podczas tej drogi, idąc do jego domu, pojawiła się ta kobieta. Zatrzymała Pana Jezusa. Cierpiała przez wiele lat. Wydała wszystko, co miała. Chodziła od lekarza do lekarza. I nie poprawiało się jej.
a tylko pogarszało. Co wtedy czuł Jair? Opóźnienie nie było dobre. Dlaczego ta kobieta zatrzymała Jezusa? A potem ta kobieta przyznaje się Panu. Pan Jezus mówi: idź w pokoju. Wtedy jeden z jego sług przyszedł do niego i powiedział: nie kłopocz już nauczyciela. Twoja córka nie żyje. Pan Jezus tylko spojrzał na niego i powiedział: nie bój się, tylko wierz. Moje słowo, moje pragnienie, moje napomnienie: nie bójcie się, tylko wierzcie. Nasz Bóg jest w stanie uczynić niezmiernie, obficie więcej, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Bądźmy wspólnie zachęceni. Żeglujmy z Pawłem. Indywidualnie bądźmy sam na sam z Panem i cieszmy się tym wspaniałym czasem. Odejdźmy na bok i odpocznijmy chwilę, aby Bóg nas błogosławił i błogosławił was, aby Jego twarz lśniła nad wami i dał wam pokój. Oby radość Pana była waszą siłą. Miejcie wasze oczy zwrócone na Pana. Zakończę słowami apostoła Pawła: o królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Niech Bóg was błogosławi, nas błogosławi i weźmy to napomnienie. Zakończymy modlitwą. Błogosławiony Ojcze i Boże, dziękujemy Ci za tą możliwość, którą nam dałeś. Dziękujemy Ci znowu za bezpośredni dostęp, jaki mamy do Twojej obecności. Wyznajemy, do kogo pójdziemy, Ty jedynie masz dla nas pomoc. Dziękujemy Ci, że możemy mieć społeczność przed Tobą i pragnienie, aby mieć oczy zwrócone na Jezusa, że patrzymy na Jego wspaniałą twarz, ażeby ziemskie rzeczy mogły być przyćmione w świetle Jego chwały i łaski. Pomóż nam pamiętać, że jeśli Ty jesteś z nami, któż może być przeciwko nam? Jesteśmy więcej niż zdobytymi przed Tego, który nas umiłował. I prawdziwie możemy biec w tym wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł tam w majestacie na wysokościach. Cóż za miejsce zostało mu dane. Pomóż nam, by nie wstydzić się świadectwa o naszym Panu. Ale pomóż nam iść dalej, wiedząc, że już nie potrwa długo, a usłyszymy ten głos i rozpoczniemy nasz lot z tego miejsca. Błogosław każdego, który słuchał Twojego słowa. Spraw, by mogłoby paść na dobrą glebę i mogło przynieść owoc dla Twojej chwały. W drogocennym imieniu naszego Zbawiciela. Amen. Niech Bóg was błogosławi.